Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie przymierzać razem zamówienie z sklepu Pull & Bear. Zamówiłam kilka takich trochę bardziej letnich rzeczy, jak widać już po mojej pierwszej stylówce, ale o tym za chwilę. Zamówiłam kilka takich bardziej wiosenno-letnich rzeczy. Także jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. I tak jak mówiłam, pierwszą rzecz już mam na sobie. To jest taka biała, cieniutka, letnia sukieneczka. Mam ją w rozmiarze S, co możecie tutaj zobaczyć na tej przepięknej naklejce, no ale cóż, nie będę jej zrywać, bo zwroty rządzą się swoimi prawami. O, i w ogóle nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale ostatnio zwroty zamówień online przestały być darmowe. Zauważyłam to już jakiś czas temu, kiedy była wyprzedaż w Zarze i pojawiała się cały czas na stronie informacja, że dostawa zamówień z wyprzedaży z Zary jest płatna. Potem zauważyłam, że zwrot mój ostatni ze Stradivariusa, za ten zwrot została policzona kwota 9,90. No i teraz składając zamówienie w Pull & Bear, zobaczyłam też, że tutaj także zwrot jest płatny 8 zł. Także skończyła się era darmowych dostaw i zwrotów. Zostaliśmy troszkę ograniczeni przez aktualny kryzys. Także miejcie to na uwadze, kiedy będziecie składać zamówienia. Już lepiej robić to bardziej świadomie, w przemyślany sposób. Lub nie aż tak masowo, bo jeśli chcecie zrobić darmowy zwrot w sklepie, no to będziecie musieli tachać tą całą paczkę do galerii. Także tak, tak jak mówiłam, pierwsza sukienka, którą mam na sobie, to jest taka cieniutka, delikatna, bardzo zwiewna, lekka, letnia sukienka. Ja ją mam w rozmiarze S i czuję, że mógłby być trochę jednak większy rozmiar, mogłam wziąć M-kę. Tak jak zamawiałam rzeczy z Sinseya, to rozmiarówka mnie zaskoczyła, bo tam ta S-ka była taka typowo damska S-ka, to tutaj mam wrażenie i też patrząc na resztę zamówionych rzeczy, mam wrażenie, że te S-ki będą dosyć malutkie i może rzeczywiście powinnam była zamówić niektóre rzeczy w rozmiarze większym, w rozmiarze M. Ta długość jest trochę niekomfortowa, trochę jest krótka ta sukienka, przynajmniej jak dla mnie. I mam wrażenie, że ledwo się tutaj zmieściłam w biuście. Co prawda tutaj biust, ten dekolt jest taki ściągany sznureczkami, można go sobie regulować, no ale też bez przesady, nie ma jakiegoś wielkiego pola do popisu, jeśli chodzi o te manewry. Ona ma tutaj z tyłu taką gumkę, bardzo fajnie dzięki temu przylega tutaj na plecach. Uważam, że to jest dosyć fajna opcja, taka na lato. Ona kosztowała 125 zł. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj 44% bawełny, 32% wiskozy, 16% poliestru i 8% elastanu. Także całkiem ok skład, w większości naturalny i to też czuć. Ten materiał jest bardzo taki przyjemny w dotyku, sukienka jest bardzo wygodna. Ogólnie bardzo mi się podoba ta sukienka i muszę się zastanowić, czy ją sobie zostawić, czy może przymierzyć sobie większą. Trochę nie jestem fanką takich rękawów 3/4. Wolałabym, gdyby były albo dłuższe, albo sobie je jakoś tak ułożyć do łokcia. No takich rękawów 3/4 z gumką to ja nie jestem zdecydowanie fanką. I od razu pokażę Wam kolejną rzecz, którą zamówiłam. To jest taka płócienna, bawełniana szoperka ze współpracy z Kangol. I ją już zaczęłam nosić, bardzo mi się spodobała wielkość tej torby. Podoba mi się ten też kolor, taki zielony, ale dosyć zgaszony. Fajnie współgra właśnie z beżowymi i białymi stylówkami ta torba. To jest idealna dla mnie torba na siłownię albo na basen. Też myślę, że przyda mi się na plażę w lecie. Więc to jest coś, czego szukałam, bo ostatnio kupiłam sobie torbę w Oysho, która właśnie miała mi służyć jako taka torba na siłownię i na basen, ale okazała się ogromna
i na mega długim, nieregulowanym pasku. Już żałuję, że jej jednak nie zwróciłam, a ją zostawiłam. Myślałam, że będzie spoko, ale jednak ta opcja dużo bardziej mi się podoba. I ta torba kosztowała w promocji 39,90. To jest sporo jak na taką bawełnianą torbę, bo pewnie większość z Was ma takie ekologiczne, płócienne torby z jakichś akcji marketingowych, jakichś różnych sklepów, czasem się zbierają takie rzeczy. Ale to, co mi się szczególnie w niej podobało, to właśnie format, że ona nie jest taka pionowa, bo większość takich toreb to są takie wąskie i pionowe torby, przynajmniej takie, które ja mam. A ta jest rzeczywiście taka w takim typowym, shopperkowym rozmiarze, tak jak zdarzają się jakieś skórzane torby w takim właśnie formacie, takiego trapezu. To mi się bardzo spodobało, więc ją sobie zostawiłam i bardzo mi się ona podoba. Jest przede wszystkim pojemna i praktyczna. I kolejną rzeczą, tak jak mówiłam, która trochę przeraża mnie swoją wielkością, bo wygląda na mega malutką, jest kolejna sukienka, taka sukienka dziergana. Teraz w Pull&Bear jest dużo takich dzierganych sukienek, bo ten trend bardzo mocno w tym roku na lato znowu wchodzi. Właśnie takie jakieś plecione, dziergane rzeczy. I tak jak inne sukienki na stronie też mi się podobały, ale były widoczne jako prześwitujące sukienki, jako sukienki bez podszewki, to ta sukienka wydawała mi się sukienką z podszewką, a niestety ona również jest prześwitująca totalnie. To jest raczej typ sukienki, którą możemy nosić na przykład na bikini, kiedy idziemy na plażę. No ale myślałam właśnie, że ta sukienka będzie miała podszewkę, więc zaraz zobaczę, jak ją w ogóle przymierzę. Tą sukienkę mam w rozmiarze S i od razu Wam powiem, jaki jest jej skład. I tutaj mamy 65% poliestru i 35% bawełny, więc trochę gorszy skład i to też troszkę widać od razu, jak się patrzy na ten materiał. Ona kosztowała 109 zł i ma takie lekko szersze rękawy i asymetryczny dół. Także no, wygląda ogólnie przepięknie, ale zaraz zobaczę, czy będę w stanie w ogóle się w niej Wam pokazać. No! No i tak prezentuje się ta sukienka, tylko że to wcale nie wygląda jak sukienka. Już na wieszaku mówiłam Wam, że sukienka wygląda na mega malutką. No i taka jest. Ona jest bardzo krótka. Oczywiście jest prześwitująca, więc założyłam tu pod spód shorty z Gym Glamour. Jest króciusieńka. O dziwo rękawy są idealne, takie co... Długość takich rękawów nie zdarza się w normalnych typach sukienek, że są aż tak długie, a tutaj są idealne, są bardzo fajne, ale rzeczywiście ten materiał jest średnio przyjemny przez tą większą zawartość poliestru w składzie. On jest też mało elastyczny. Ta sukienka bardziej prezentuje się jak taka tunika, jakaś bluzka, że to nawet jakbym miała tą sukienkę na plaży założoną na bikini, to również to nie byłaby za bardzo taka opcja sukienkowa. Ona jest mega krótka, ja mam 1,68 m, co nie jest dużo. I tutaj kolejny raz Pull&Bear daje mi do zrozumienia, że w tym sklepie powinnam jednak wybrać rozmiar większy, rozmiar M, bo S-ka zdecydowanie to nie jest rozmiar dla mnie. Mnie sama w sobie, wizualnie, bardzo mi się podoba. Jeśli to byłaby taka sukienka dotąd, czyli musiałabym wziąć sobie przynajmniej rozmiar L, ale nie wiem, czy wtedy tutaj w talii by nie odstawała jakoś. Jeśli to byłaby właśnie taka dłuższa sukienka z podszewką, to byłaby perfekcyjna sukienka dla mnie na lato i na wiosnę, taką bardziej cieplejszą, późniejszą. Natomiast w rozmiarze S i w tej opcji, no to nie jest totalnie coś, co by mi się podobało. No a szkoda, bardzo podoba mi się tutaj taki właśnie surowe wykończenie tej sukienki, podoba mi się to plecienie, dzierganie, ten asymetryczny krój, tak właśnie też tutaj zakończony taką falbanką, no fajnie wygląda, fajny był pomysł na tą sukienkę, ale coś poszło nie tak. Już tak jak w poprzedniej sukience, chciałabym przymierzyć rozmiar M, tak w tej sukience chciałabym przymierzyć rozmiar L i zobaczyć, jak wtedy się prezentowałaby na mnie, bo ma potencjał ta sukienka, ma bardzo fajny potencjał, super wygląda.
No ale szkoda, że jest tak krótka, prześwitująca, no i... No nie. No tutaj jeszcze jedną sukienkę, zanim przejdziemy do kolejnych malutkich, śmiesznych ubrań. To mam tutaj taką czarną midi chyba, chyba midi sukienkę, która przyszła mi w ogóle w osobnej paczce, chociaż złożyłam jedno zamówienie, te rzeczy przyszły mi w dwóch paczkach. Także to będzie kolejna rzecz do przymierzenia. I kolejna sukienka to jest właśnie ta czarna midi, trochę nawet maxi sukienka. Ona mi sięga no tak kilka centymetrów nad kostkę, ja mam 1,68 m. Tą sukienkę mam w rozmiarze S. Ona ma w składzie 95% poliestru i 5% elastanu i kosztuje 125 zł. Zobaczyłam ją u Basi Sas na TikToku i bardzo mi się spodobało. Basia wyglądała w niej przepięknie. Żałuję, że to nie jest wiskoza, chociaż ten materiał jest bardzo taki przyjemny, elastyczny, dosyć cieniutki, bo tutaj zauważyłam w lustrze, że nawet mi metka trochę prześwituje przez ten czarny materiał. Sukienka występuje również w kolorze niebieskim. To jest taka sukienka bardzo aktualnie w trendach na skims, na ubrania skims marki Kim Kardashian lub taki odpowiednik naszej polskiej marki Noszę Sztukę, czyli takie właśnie sukienki lejące się, dopasowane do ciała, długie, podkreślające figurę. Bardzo mi się podoba ta sukienka, natomiast ja nie czuję się w niej komfortowo, jeśli chodzi o mój biust, dlatego że ona tutaj jest... No, trochę za mało materiału. Gdyby ten materiał był trochę bardziej może marszczony, gdyby było tutaj trochę więcej warstw, to byłoby spoko, bo ja mam sukienki, które latem noszę bez stanika i czuję się w nich w porządku. Natomiast tutaj czuję, że tego materiału jest trochę na biuście niewystarczająco dużo. Właśnie on tak czuję, że mógłby gdzieś się przesuwać albo wymagałby po prostu podklejenia taśmami. Bardzo podoba mi się tył tej sukienki, bo ja uwielbiam takie rzeczy z odkrytymi plecami, pięknie to wygląda. Również podoba mi się to rozcięcie na nodze, sukienka jest bardzo komfortowa i bardzo ładnie podkreśla figurę, więc no to jest taka rzecz dla mnie do zastanowienia się, bo bardzo mi się podoba, ale nie jestem do końca pewna, czy się będę w niej czuła komfortowo. Uważam, że 125 zł to dosyć fajna cena jak na taką sukienkę. Ja mam podobną sukienkę, właśnie taką czarną midi, satynową z Reserved i ona kosztowała jakieś chyba 170 zł w promocji, przeceniona była ze 200. No ale tamta jest wiskozowo-modalowa, ta jest poliestrowa, ale szczerze mówiąc ta jest dużo bardziej komfortowa przez to, że ten materiał jest taki fajny, elastyczny. A w tamtej nie jest mi aż tak wygodnie. Podoba mi się jak ona leży, a najbardziej podoba mi się właśnie ten tył. Plecy wyglądają przepięknie na lato, to jest myślę, że bardzo fajna opcja. Także tak. I jeśli chodzi o sukienki, to będzie to wszystko. Mam jeszcze do przymierzenia leginsy, t-shirt i taką bluzkę sweterkową. Także przebieram się i zobaczymy, jak te kolejne rzeczy się na mnie prezentują. I kolejny zestaw, który mam na sobie, to koszulka, która kosztowała 79,90 i leginsy, które kosztowały 65,90. I zaczynając od koszulki, to jest bardzo fajna taka zwykła koszulka, biała z nadrukiem na plecach, takim haftem bardziej. Ona ma w składzie 100% bawełny i całkiem podoba mi się jej krój, podoba mi się jak wygląda, natomiast nie jestem przekonana do tego, czy ona jest warta aż 80 zł. Uważam, że nie. Uważam, że ona nie jest warta 80 zł. Co prawda ma fajny haft tu z przodu i na plecach, ale czy to jest warte tego, żeby dać za nią 80 zł? No, uważam, że nie. Jeśli chodzi o te leginsy, to jest kolejna rzecz, która jest na mnie za mała, ledwo ją na siebie wcisnęłam. To jest rozmiar XS na S. One mają wyższy taki stan. Całkiem fajnie przylegają i mają fajny w dotyku materiał. Nie na siłowni, w takim mocniejszym, sztucznym oświetleniu dużo więcej byłoby widać i dużo bardziej by się
te leginsy, ta bielizna pod leginsami by odznaczała. Także no, leginsy mimo ceny 65-90 nie są warte zainteresowania, zwłaszcza jeśli chodzicie na siłownię i podnosicie ciężary, robicie przysiady, martwe ciągi, to tutaj raczej bym odradzała. Jeśli szukacie takich leginsów do jakiejś jogi, pilatesu, czy po prostu na spacery, do jakiejś takiej właśnie luźnej koszulki, luźnej bluzy, no to jak najbardziej, 65-90 to jest spoko cena i do takich aktywności by się te leginsy sprawdziły, natomiast nie do treningu siłowego, a ja taki trening wykonuję przez większość mojego pobytu na siłowni, więc no, te leginsy dla mnie są do zwrotu. Ta koszulka raczej też, bo pomimo tego, że jest fajna, no to czy ona jest warta 80 zł? No, trochę mi szkoda chyba pieniędzy aktualnie na tak drogie t-shirty, więc nie za bardzo. Właśnie taki ma trochę piżamowy krój, więc no nie za bardzo. I ostatnią rzeczą, którą tutaj mam, to jest sweterek w rozmiarze S. To jest taki sweterek polo z kołnierzykiem. Jeśli chodzi o skład, to tutaj mamy 71% wiskozy i 29% poliamidu. I to jest kolejna rzecz, która wydaje mi się tak w rękach bardzo malutka. Także przebiorę się, na pewno się przebiorę z tych leginsów i przymierzę to i zobaczymy, jak to wygląda na mnie. I ostatnia rzecz to jest właśnie ten maluteńki swetereczek. Bardzo źle wygląda moim zdaniem. I on wygląda tak, jakby po jednym praniu już był cały tutaj taki pozwijany, pozaciągany, taki rozciągnięty po prostu. Wiecie, jak wygląda taki materiał, który się rozciągnie i on próbuje wrócić do swojej formy. To mam wrażenie, że on po kilku użyciach, po kilku praniach będzie właśnie tak wyglądał. Bardzo mi się nie podoba, jest to taki bardzo cienki materiał. Tutaj o dziwo znowu mamy mega długie rękawy, natomiast króciusieńki na długości. Jakoś tak dziwnie, strasznie kwadratowo, kanciasto, w dekolcie nie podoba mi się bardzo ten sweter. I podsumowując to całe zamówienie z Pull&Bear, wnioski mam takie, że te rzeczy są bardzo malutkie, że lepiej wybrać rozmiar większy, jeśli jesteście dorosłymi kobietami, a nie nastolatkami. A tutaj jest właśnie wszystko jakieś takie pomniejszone. Ten t-shirt był ok, ale t-shirt był taki typowo oversize, taki no, okroju piżamowym jak dla mnie, więc on rozmiarowo wypadał w porządku. Natomiast sukienki były za małe. Na mały biust są też te ubrania, czyli takie typowe, to są takie typowe ubrania dla nastolatek. Może gdybym tą pierwszą, drugą i trzecią sukienkę znalazła stacjonarnie w sklepie i przymierzyła i okazała się być dla mnie w porządku rozmiarowo, to byłabym w stanie ją sobie kupić ponownie. Natomiast na ten moment no, wszystkie te rzeczy były dla mnie za małe praktycznie. T-shirt był fajny, ale moim zdaniem nie warty tej ceny. I tak, no trochę zawiódł mnie ten haul zakupowy. Także tak, nie jestem zadowolona z tych zakupów i nic mnie w sumie nie zachwyciło jakoś szczególnie. Ta czarna sukienka była fajna, nad nią jeszcze pomyślę, ale nie wiem czemu kupuję takie sukienki midi, a potem się kiepsko w nich po jakimś czasie czuję i w tym swetrze się czuję tak okropnie, że kończymy ten film i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten haul zakupowy. Dajcie znać, co myślicie o sklepie Pull&Bear, o tych ubraniach, o tych zakupach i do zobaczenia w moim następnym filmie. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Pa, pa!